Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Dokładnie tak, ostatnio był live'ik, gdzie udało nam się dobić do, jak widzicie, już teraz ponad 600 jednostek Gigatera formacji, prawda? I generalnie odblokowały się wszystkie już dostępne schematy, które aktualnie są w grze. Czyli właśnie odblokował nam się tutaj, moi drodzy, termojądrowe ogniwo energetyczne. Łapka w górę i subek, mile widziany. Do którego stworzenia potrzebujemy niezbyt dużo przedmiotów, bo, czekajcie, to się robiło tutaj, bo potrzebujemy właśnie tutaj 3 kwarców pulsarowych, 2x8 i super stop. I z tego, co już się dowiedziałem na live, nie będę musiał robić więcej niż jeden, w sensie ten jeden, to jedno termojądrowe ogniwo mogę wykorzystać do 2 miejsc właśnie, w których faktycznie to jest. Czyli mowa tutaj o pierwszym wraku, który był przy samysieńkim początku tak naprawdę naszej rozgrywki oraz o tym pierścieniu. I teraz, kurczę, nie pamiętam, wydaje mi się, że to był ten pierścień, bo teraz ostatnio sprawdzałem to wszystko, ale powiem szczerze, nie pamiętam, chociaż tam było to pod wodą. Tak, to chyba będzie ten pierścień. No w każdym razie dzisiaj się tam wybierzemy, ale najpierw pokażę wam, co się tutaj zmieniło. A zmieniło się jakoś nie super dużo, chociaż w sumie jeżeli pomyśleć o... Dobra, no okej, pokażę wam tutaj. Mamy dostępnych jeszcze 2000 ponad energii, więc tragedii nie ma. Natomiast jak możecie zobaczyć, mamy 18 rozsiewaczy drzew T3, także kilka tych rozsiewaczy doszło. Ekstraktorów rudy również kilka doszło. Wierteł również kilka czy kilkanaście doszło, więc generalnie live'ik był całkiem produktywny. Skupiłem się przede wszystkim właśnie na produkcji i rozmieszczaniu nowych urządzeń. Tutaj nie ma już teraz drzewek, usunąłem tutaj ten rozsiewacz drzew, który był, dzięki temu mamy tutaj więcej przestrzeni, natomiast tam jest kilka rozsiewaczy drzew, więc dzięki temu jest troszeczkę tak bardziej jakby kolorowo, wesoło i w ogóle. I co tu jeszcze, tutaj też zrobiłem malusieńki porządek, chociaż tak jak widać, to drzewo na przykład idealnie wyrasta przy samej samysieńkiej bazie. To taka sytuacja. I ogólnie jeżeli chodzi o właśnie ekstraktory rudy, no to powędrowały one właśnie w tych miejscach, gdzie wydobywamy osm, gdzie wydobywam super stopy i tak to mniej więcej sobie wygląda. Tutaj przy irydzie mamy aż 6 teraz ekstraktorów rudy, a mieliśmy niedawno tylko 3, także całkiem nie najgorzej, szczególnie że irydu naprawdę potrzeba dość sporo i z tego co widzę, już go mam naprawdę dużo, więc generalnie trzeba będzie tutaj podziałać. Dobra, tutaj od razu mamy crafting, możemy sobie wyrabiać pręty irydowe, bo tak naprawdę na prętach irydowych najbardziej mi zależy, a cała reszta póki co po prostu idzie sobie tutaj, pyk, wyrzucamy i prawda, możemy sobie w ten sposób działać. Także weźmy, wyciągnijmy sobie tutaj wszystko, co tylko możemy. Proszę bardzo, kolejny pręcik tutaj będzie, tutaj odkładamy sobie iryd, zrobię malutki porządek i zaraz zobaczymy, co dalej, bo trzeba by właśnie stworzyć ten cały termojądrowe ogniwo energetyczne, tak dokładnie, no to się jakoś tak chyba nazywało. Będę się troszeczkę mieszał pewnie z nazwami, zresztą tak jak zwykle, bo generalnie sytuacja wygląda następująco. To jest pierwszy film, który ja dzisiaj nagrywam, a chcę ich nagrać dużo, chociaż już jestem po treningu i po zimnym prysznicu, to mimo wszystko mogę jeszcze troszeczkę jakby spać, w sensie mój umysł może nie do końca być obudzony, chociaż i tak nie jest źle, w sensie jakby pewnie widać po mnie, że jestem raczej pobudzony, a nie zaspany, ale no wiecie o co chodzi. Dobra, robimy porządeczek i zaraz się z wami zobaczę. No i 7 prętów irydowych i 4 jeszcze tutaj w zapasie mamy, także bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. W zasadzie tu możemy sobie zostawić te irydy typowo, nawet w sumie pręty tak naprawdę, bo tego teraz nie potrzebuję mieć ze sobą, a jak coś to sobie tutaj podlecę i wezmę. Dobrze, tutaj jak widzicie doszło troszeczkę tych wierteł T4, czyli w dalszym ciągu ekspansja tutaj tej jaskinki się dzieje. I tak naprawdę po tym odcinku również możecie się spodziewać jeszcze live'ika właśnie bardzo podobnej tematyki jak ostatnio, czyli w dalszym ciągu będziemy sobie tutaj rozwijać to wszystko, dobudowywać kolejne elementy, być może coś tam jeszcze pobudujemy, zobaczymy. W każdym razie już, jeżeli chodzi o same odcinki, no to niestety muszę was troszeczkę zmartwić, że odcinków już tak jakoś super dużo nie będzie. Z racji tego, że aktualnie
progres, który tutaj jest na tej planecie, już jest praktycznie na maksimum i o ile to, co dzisiaj jeszcze będziemy robić, jest częścią jeszcze fajnie kontentu i można faktycznie tutaj z tym podziałać, tak już reszta rzeczy pozostaje już tylko no, rozbudowa maszyn i nie chcę tego za każdym razem w odcinkach robić, bo stwierdzam, że nie miałoby to większego sensu. I wolę to jednak faktycznie sobie wtedy robić jednak na live'iku. Ale spokojnie, bo live'iki tak czy inaczej będą zapisane, więc jeżeli ktoś z Was będzie chciał mieć jakieś materiały później z Planet Craftera do oglądania, to i tak będziecie je mieli. Także spokojnie, nic się złego nie dzieje, po prostu nie będzie takich odcinków typowo nagrywanych jako odcinek. O, tak bym to powiedzmy opisał. Dobra, ja ostatnio sobie tutaj przygotowywałem dużą ilość właśnie zeolitu. Polecieliśmy sobie jeszcze po zeolit, jeszcze pod koniec lewika udało się kilka sztuk zdobyć i potrzebujemy właśnie 3 sztuk zeolitu właśnie, bo chyba żadnego kwarcu pulsarowego tutaj nie mam. Tak jest, dobra. Do tego potrzebujemy 3 osmu, jeżeli chodzi o kwarc pulsarowy, ale jeszcze potrzebujemy 2 osmu do stworzenia całej właśnie maszynerii. Tutaj super stop i jeszcze potrzebujemy właśnie 3 razy uran i 3 razy iryt bodajże. Czy to wszystko było do stworzenia kwarcu pulsarowego, czy coś jeszcze, nie pamiętam. To okej, to się zgadza, dobra, 3 kwarce pulsarowe, proszę bardzo, mamy 2 osm i proszę bardzo, super stop. I to jest wszystko, czego potrzebujemy do wytworzenia, moi drodzy, termojądrowego ogniwa energetycznego. Proszę bardzo, wytwarzamy sobie. Wygląda ciekawie, okej, komórka syntezy jądrowej. No i w takim razie jedyne, co bym sobie w razie czego wziął, to kapsuły tlenowe, chociaż nie powinny mi się jakoś turbo przydać, ale lepiej mieć niż nie mieć. I teraz wydaje mi się, że skoczymy sobie właśnie przede wszystkim najpierw tam, bo to jest najbliżej, że tak powiem, tutaj naszego miejsca, naszej bazy, a dopiero później polecimy sobie właśnie jeszcze do tego pierścienia. I z tego, co już też, kurczę, no stety, niestety wiem, jedyne co tutaj uzyskam jakby po włożeniu tej rzeczy, tego ogniwa, to odblokuje mi się po prostu jakieś pomieszczenie, w którym będzie lód, będą jakieś przedmioty, mam nadzieję wartościowe, bo dostanie się do tych pomieszczeń wcale nie jest takie, kurcze, proste, ale wszystko w swoim czasie. Dobra, lecimy w takim razie. Dzień dobry, dzień dobry. Gdzie to było? Gdzie to było? Tutaj, 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 tędy, tędy. Dobra, okej. Proszę bardzo, tutaj, w tę stronę. Okej, i tutaj mamy skrzyneczki. Bo tu ostatnio mi pokazywało, że rozbierz skrzynkę. No i kurczę, proszę bardzo, wreszcie. Długo wyczekiwana chwila. Wchodzimy w to. Sadzamy tu. I co teraz? Słyszałem jakiś css. I w sumie nie wiem, co dalej. Dobra, słyszę coś, ale... Ale gdzie? Że za tym? Pod tym? Ty, dobra, czekaj, bo... Autentycznie słyszę to gdzieś tu, ale jakby tego nie widzę. Okej, dobra, no to co? To gdzieś będzie pod spodem? Tu się otworzyło! No tak, bo tu było zamknięte! Okej. No dobra, no mamy super stopy, fajnie. Nawóz T2, dobra, fajnie, to się przyda jak najbardziej. Pręty uranowe, aluminium też spoko. Można zawsze wziąć tych parę rzeczy. Co tu jeszcze takiego mamy? No. Dać mi więcej. Ale dobra, to nam odblokowuje w ogóle jakby część statku tutaj. To ej, to jest akurat fajne. Dobra, i tu są te skrzynki. O, bardzo proszę, mamy wolnusa. No i super. Lirmy też biorę, bo to zawsze przydaje się na później. Zeolit. O, kwarc pulsarowy. Dobra. I teraz chyba robiłem to drzewko. No całkiem nie najgorszy lód. Nie, no przyznam szczerze, naprawdę jestem zadowolony. Chociaż i tak mogłoby być tego więcej. Rozbierz szczątki. Gdzie ja to, przepraszam bardzo, rozebrałem? Okej. Halo. Że tu? Nie. Gdzie ja to rozebrałem w ogóle? A tutaj chyba. A to ja tu nie byłem?
Moment, czy to mi pootwierało jeszcze jakieś przejścia inne, czy tylko to jedno? Właśnie, to jest też pytanie, bo ja teraz nie pamiętam, gdzie ja byłem, gdzie ja nie byłem, ale wydaje mi się, że... Okej, okay, tutaj też mnie nie było, czyli to odblokowuje więcej pomieszczeń, niż myślałem, bo ja myślałem, że to tylko jedno otworzyło, a tutaj nam otworzyło kilka. No dobrze, ej, no to naprawdę dobry lucik i kurczę, silnik rakietowy, super stopy, wiadomo, że super stopy i na przykład aluminium mogę sobie tam teraz wydobywać, ale mimo wszystko całkiem fajny lód, zeolit na pewno super, kurczę, i weź tu teraz, dobra, wiecie co, odłożę sobie aluminium, super stopy i tak są bardziej cenne, żelazo sobie też odłożymy, jedno tutaj sobie, czy drugie wyrzucimy, prawda, kapsułę i tak muszę użyć, bo już się zaraz uduszę. No i spoczko. Dobra, czyli tutaj faktycznie nas nie było. Okej, pytanie, czy coś jeszcze nam się odblokuje, bo jeszcze takie śluzy były tutaj, tylko... Poczekaj, tu było to i tutaj mamy dalej zamknięte. No dobra, ale tutaj już byliśmy. Czyli mielibyśmy takie dwa miejsca, gdzie faktycznie nam to otwiera, tak? Sprawdźmy jeszcze na szybko, może... Z drugiej strony, bo ja teraz nie pamiętam, czy czegoś tutaj jeszcze nie było. Tutaj byliśmy przed chwilą. Tutaj mamy koniec. I teraz lecimy jeszcze tędy. Tutaj. I tu już też byliśmy. Dobra, wydaje mi się, że to będzie wszystko, bo tu już mamy wyjście, tak? Dobra. Okej. Mam nadzieję, że to jest wszystko. Jeżeli to nie jest wszystko, to... to będzie... Wait, czekaj, co? Ja tu by... Aha, czekaj, no tak, bo ja tu zostawiłem teraz te rzeczy. Super stopy sobie chciałem wziąć, a zostawić aluminium, tak. Nieważne, nieistotne w ogóle, na chwilę po prostu mnie zamroczyło, tak. Dobra, czyli byliśmy tutaj. No dobra, no to bierzemy w takim razie tą komórkę, czy tam ten cały termojądrowe ogniwo. No i całkiem fajnie, dobra, czyli jednak dostarcza nam to, czy udostępnia nam to miejsca, w których nie byliśmy w statku. To jest bardzo fajne. Szkoda tylko, że tak jak mówiłem, mamy chyba dwa takie miejsca, gdzie faktycznie mogliśmy tego ogniwa użyć, ponieważ mamy jeszcze jedno właśnie w tym pierścieniu. Tutaj w tym wraku on był zbyt mały, tutaj nic takiego chyba nie było. I tam w tamtym większym też, z tego co pamiętam, chyba nie było nic. Więc teraz musiałbym wrzucić to wszystko do skrzyni. Kurczę, lecimy dalej w takim razie. Ale całkiem dobry lód, no nie powiem. Ej, naprawdę, no nie mogę narzekać, kurczę. Naprawdę fajny lucik. No i dobra, porządeczek zrobiony. Kapsuły tlenowe w razie czego uzupełnione. I lecimy sobie teraz w takim razie do drugiego miejsca, czyli właśnie do pierścienia. No i zobaczymy, cóż tam ciekawego znajdziemy, bo generalnie wydaje mi się, że nawet w tym pierścieniu powinniśmy znaleźć nawet jeszcze więcej takiego lutu. Patrząc na to, że to jest naprawdę spory wrak i odblokowuje nam ten cały generator, to całe, to wielkie ustrojstwo, więcej pomieszczeń, tak jak to mieliśmy w przypadku pierwszego wraka, no tu może być ciekawie, no ale tak jak mówiłem, no jakby jest to ostatni schemat, który aktualnie jest oczywiście dostępny w grze, to po pierwsze, po drugie, zdobycie go jednak wymaga odrobiny czasu, bo przecież łącznie tej gry, czy na tym save'ie już gram, no kurczę, nie wiem ile dokładnie, ale no to kilkadziesiąt godzin wydaje mi się na chillku, patrząc na to, ile było, że tak powiem, odcinków, tak? I tutaj jeszcze live'ik, coś w ogóle zabłodziłem, bo tak jakoś, tak lecę i halo, o co chodzi, gdzie to jest? No, także jak widzicie, tutaj troszeczkę drzew też jest, ponieważ rozsiewacze drzew tutaj też stoją. No nie chciałem po prostu, żeby wszystko było przy bazie, bo było to zbyt przerąbane. Tu jest taki plus, że mamy rozbity, można powiedzieć, obóz i tutaj w razie czego będę mógł sobie podrzucić przedmioty. Tylko właśnie, czy ja mam tutaj skrzynkę zrobioną, czy niekoniecznie? Nie mam. Okej, czy będę miał tu może trzy żelaza? Gdzieś? Bo kobalty i inne takie widzę. Trzy żelaza, panie, potrzebuję, to sobie zrobię skrzynkę, nie? Jest żelazo jedno. Nie. Halo? Halo? Jest żelazo drugie. I kuźwa, to jest tytan. I to jest też tytan. Tu jest żelazo, proszę bardzo. Mamy trzy żelaza.
to zrobimy sobie od razu skrzyneczkę i w razie czego będziemy mogli sobie tutaj wrzucić resztę przedmiotów później. Proszę bardzo, duży kontener, pojemnik, tak, dzień dobry, ok, mamy to. No i w takim razie lecimy tutaj, bo ostatnio właśnie też sprawdzałem, gdzie tuż mogłoby być, tylko teraz tak, czekajcie, zobaczmy sobie przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, bo tak, mamy tutaj na przykład jakieś drzwi. Być może one nam się otworzą. To też trzeba będzie, kurczę, sprawdzić wszystko. Dobra. Tutaj mamy zablokowane. Tutaj wydaje mi się raczej, że nic tam się nie otworzy, ale te drzwi interesują mnie najbardziej. Tutaj mamy po prostu zabudowane. Tutaj mamy tylko coś takiego. Mamy zalane wodą. Tu mogą nam się otworzyć ewentualnie drzwi. Bardzo możliwe. To będzie trzeba sprawdzić. I tutaj mamy to miejsce. Tu jesteśmy w tym miejscu, dobra. I tutaj nie ma nic, ok. No, generalnie posprawdzamy sobie różne te pomieszczenia. Tylko teraz czekajcie, bo gdzie to było? Ojeju, ja tu ostatnio byłem. Tak, tutaj mamy to, ok. Proszę bardzo. Dobra, słychać było, że się coś otworzyło. Ale gdzie i co, to zaraz zobaczymy. Dobra, czyli tutaj nie ma nic w ogóle. Czy tu są jeszcze jakieś może fejkowe ściany, coś? Wiecie, bo to ja już przyzwyczajony, że tu lubią być jakieś fejkowe ściany. Dobra, no to zobaczmy, gdzie nam to się otworzyło. Pytanie, czy tutaj coś było otwarte? Nie wiem. Tutaj byliśmy już generalnie. To jest teraz wszystko pod wodą. O mój Boże. O kurde, czekaj. Ja muszę zobaczyć, czy ja tutaj faktycznie byłem. Ale z tego, co pamiętam, byłem. Tak, dobrze. Okej. No to w takim razie... Gdzie nam to się otworzyło? Tutaj prawdopodobnie nam się otworzyło? Nie, chyba tak. Tak, tak by pasowało. Tutaj przed chwilą byliśmy. Okej. Dobra, cóż tutaj ciekawego znajdziemy? Trochę ciężko jest tutaj się eksplorować, bo to wszystko jest pod wodą, ale okej, dobra. No dobrze. Odrobina fajnych przedmiotów jest. Zawsze super stopy przyjmę, czemu by nie? Sprawdźmy, czy coś mamy. A nie, tu mamy skrzyneczkę, dobra. O, wybuchowe proszki, przyjmę jak najbardziej. Szczególnie, że wybuchowych proszków jakoś zbytnio nie mam. Dobra, mamy pręciki irydowe. Czekaj, tutaj super stopy jak najbardziej przyjmę. Kwarce pulsarowe jak najbardziej. Siarka, aluminium mogę sobie wszystko wydobywać i jeszcze mam duży nadmiar, więc nie chcę tutaj za bardzo tego brać, ale taki pręt irydowy i tak dalej, to jest akurat fajna opcja. Dobra, no to mieliśmy tutaj chyba dwie skrzynki. Tutaj nic nie możemy rozebrać. Okej, to zobaczmy jeszcze, tak jak mówię, tamto pomieszczenie wcześniej. Czekaj, bo teraz nie wiem, gdzie ja jestem. Tu jest... tu jest ten korytarz. Dobra, czekaj. I tu jest to, dobra. Łatwo się tutaj pogubić, tyle powiem. Czyli tu byliśmy, tu wracamy, tutaj mamy zabudowane, tu zamknięte, a kurczę, myślałem, że to się na przykład też otworzy. No niestety. I tu już mamy wyjście, o kurczę. Dobra, to tutaj jest mniej lutu niż sądziłem, że będzie, chyba. Ale dobra, czekajcie, jeszcze uzupełnimy sobie tutaj tlen. Wrzucimy sobie tutaj to wszystko, czego nie potrzebujemy, tylko weźmiemy sobie ze sobą tlen, proszę bardzo. I weźmiemy jeszcze, prawda, te rzeczy, które tutaj zostały, no bo skoro mam tutaj tą skrzyneczkę, to czemu by z niej nie skorzystać? Byłem przekonany, że te drzwi się otworzą, ale jednak, kurczę, nie. A szkoda, bo naprawdę pasowałoby, żeby się otworzyły. Być może później ewentualnie będą się otwierać, też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Halo? Nie mogę otworzyć, o dobra. Chciałem sprawdzić, bo już nie pamiętałem, który kontener otwierałem, który nie. Dobra, tu mamy skrzynkę, tu jeszcze była skrzynka. A weźmy te nasionka, wszystko tak naprawdę, co się tylko może przydać na później, prawda? Dobra, i wydaje mi się, że to będzie wszystko z tej lokacji, prawda? Chyba tak, bo tutaj już nic więcej takiego nie widzę. Być może coś jeszcze, kurczę, jest, ale to musiałbym bardzo, bardzo uważnie sprawdzać. Ale ewentualnie, jeżeli coś faktycznie przeoczyłem, to będzie można to sprawdzić właśnie na zbliżającym się ewentualnie live'iku, bo zawsze można wtedy polecieć w jakiś eksplor, prawda?
Dobra, no ale dwa w takim razie wraki, gdzie mogliśmy użyć tego termojądrowego ogniwa energetycznego, mamy obcykane. Rzućmy sobie tutaj te przedmioty i generalnie ile ja tutaj rzeczy mogę wziąć? W sumie mogę wziąć wszystko, idealnie. Dla mnie super, dla mnie bomba. No to w takim razie wracamy do domu. Jeszcze, czekajcie, gdzie był jeszcze jakiś jeden duży wrak? No można by ten jeden wrak jeszcze tam sprawdzić. Czy tam faktycznie nie było... nie było tej maszynerii, żeby tam włożyć to ogniwo. Ale kurczę, ostatnio chyba byłem właśnie i niestety tam chyba nie było. A wydawałoby się, że tam będzie, nie? No, wydawałoby się, że tam będzie. No, ale też nie na każdym statku coś takiego jest. Także trudno się mówi, ale dżungla normalnie. Tak, jak macie rozsiewacze drzew T3, nie rozstawiajcie ich zbyt blisko bazy, bo one naprawdę rozsiewają drzewa. Jak szalone. No. Naprawdę grubo, grubo. Czekajcie, bo ja teraz nie wiem, gdzie ja jestem. Halo, zgubiłem się. Tam jest moja baza chyba. Tak czy nie? Chyba tak, dobra, teraz już widzę. Ale powiem wam, że naprawdę ciężko się nawiguje przez tak gęste drzewa po prostu. No dobra, wydaje mi się, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o nasz eksplor dnia dzisiejszego, bo nie chcę teraz jeszcze iść do tego statku, bo mówię, z tego co pamiętam ostatnio, żeśmy sprawdzali i niestety nie było tam już nic ciekawego. Dlatego też po prostu będę musiał sobie tutaj odłożyć te rzeczy, jakieś tej kapsuły, wszystko tego tam będzie, proszę bardzo. Porządeczek musi być, prawda? Tu sobie nasionka wrzucam, w sumie tu gdzie mam magnes, tu powinienem też dać nasiona tak swoją drogą. Ja dam sobie też nasiona, tak, tak, tak. To powinno być nasiona, dokładnie, to też nasiona, tu jest nasiona, tu mam lód. Lód tak naprawdę na samym początku jest bardzo potrzebny, później już tak nie do końca. Także taka sytuacja, dobra, aluminium mamy dość sporo, tutaj mamy całą skrzynię, także zarąbiście. Super stopy, tutaj cała skrzynia, tutaj prawie cała. A jeszcze mamy ekstraktory rudy, także z super stopami nie powinniśmy mieć problemu. A to się przyda, to się przyda. No i fajnie, bo tych prętów irydowych troszeczkę też mamy tutaj, jeszcze tam w skrzyni mamy. Jeszcze w międzyczasie pewnie teraz się wydobyły, to można je jeszcze zebrać tak na dobrą sprawę. I to termojądrowe ogniwo dałoby rady nawet w razie czego rozebrać i mieć kolejny kwarc pulsarowy. I zrobić sobie później, kurczę, kolejny generator fuzji nuklearnej, tak to się nazywało? Do końca nie pamiętam. W każdym razie jeszcze możemy sobie skoczyć po ten iryd. Z ciekawości zobaczyć ile go tam kurczę jest. No i generalnie możecie nawet pisać sami w komentarzach, co chcielibyście ewentualnie jeszcze w tej serii zobaczyć w tej obecnej wersji gry, jaka jest. Ponieważ tak jak mówię, mogę zrobić oczywiście live'a, nawet i więcej niż jednego, z tworzenia po prostu, rozstawiania tutaj większej ilości maszyn, żeby przyspieszać cały proces terraformacji, tak? Wszystko spoko. Natomiast jeżeli chodzi o sam content, którego do tej pory wam dostarczałem, którego ta gra jakby oferowała, tak? No teraz już można by powiedzieć, jest to na wykończeniu i teraz zostaje nam tylko i wyłącznie rozwijanie gdzieś tam naszej po prostu tutaj bazy i przyspieszanie gdzieś tam tej terraformacji. Wiadomo, że jeszcze nie uzyskałem, nie wbiłem ostatniego etapu terraformacji, tak? Bo jeszcze owadów, że tak powiem, nie osiągnąłem w 100%, więc to może być ewentualnie cel na teraz, na odcinki oczywiście, czy tam na live'a. Natomiast poza tym, żeby osiągnąć ten etap terraformacji owady, wydaje mi się, że kolejnego, nie tyle, że go nie ma, bo na pewno jakiś jeszcze jest, z tego co pamiętam, po owadach, ale ten, który jest właśnie po owadach, jest już chyba ostatnim aktualnie dostępnym w grze, więc tak jak mówię, można tutaj jeszcze działać, można tutaj jeszcze się bawić, natomiast nie będzie tutaj już nic tak super ciekawego, moim zdaniem oczywiście, jak było to na początku serii. No bo wiecie, nowych schematów już odblokowywać nie będę. Mogę co najwyżej robić większą ilość lepszych maszyn, bo mam większe ilości lepszych surowców dostępne, tak? Te wszystkie ekstraktory rudy i tym podobne. Natomiast prócz tworzenia faktycznie jakichś nowych maszyn, moim zdaniem nie ma tutaj już teraz nic jakoś tak super, super interesującego, jeżeli chodzi o odcinki. Bo jeżeli chodzi o samą grę,
No ja tu mogę tak naprawdę jeszcze podziałać sobie i pobudować faktycznie coś, co na przykład mamy tutaj. Czyli jakąś taką, kurczę, bazę czy coś. No można działać tak naprawdę na różne sposoby, bo ta gra w pewnym sensie jest taka troszeczkę jakby sandboxowa, że jakby my decydujemy, kiedy faktycznie skończymy w nią grać, tak? A nie, że ona nam powie, dobra, siema, terraformowałeś planetę, no to teraz nara. I mnie na przykład wygonią. Nie wiadomo, ale zobaczmy jeszcze sobie na końcu, jak tutaj sytuacja właśnie z etapem terraformacji, bo wydaje mi się, że będziemy się zbliżać bardzo fajnie już właśnie do tych owadów. Bardzo możliwe, że uda się to wbić, no może nie na odcinku dzisiejszym oczywiście, ale właśnie na Lejwiku. 68,5% mamy. Także myślę, że całkiem sympatycznie, szczególnie, że te owady powolutku sobie idą do przodu. Mamy naprawdę dużą ilość prętów irydowych, bardzo mnie to cieszy, no bo kurczę, możemy z tego zrobić całkiem sporą ilość przedmiotów, chociaż, znaczy przedmiotów, maszyn, ekstraktorów rudy jeszcze dałoby rady postawić. Na pewno będziemy mogli się pobawić tutaj, które to było... ogrzewaczami, tak? Te cztery będziemy mogli się troszeczkę pobawić. Tym bardziej, że mamy wybuchowy proszek. Wiecie co? Kurczę, mamy te wybuchowe proszki. Mamy jeszcze trochę czasu. Myślę, że nie będziecie mieli za złe i absolutnie będziecie wręcz zadowoleni, jeżeli jeszcze chwilę posiedzimy tutaj i dorobię kilka tych właśnie maszyn. Także zajmijmy się tym. W takim razie zrobimy sobie trzy ogrzewacze. Mamy trzy wybuchowe proszki. Proszę bardzo, tutaj po dwa pręty irydowe, tak jest, elegancko, i super stopy, których też dzisiaj zdobyliśmy dość sporo. Proszę bardzo, mamy na trzy ogrzewacze. To już ogrzewacze wtedy będzie 19. No to całkiem dobra ilość, przyznam szczerze, takich ogrzewaczy. No wiadomo, że chciałbym mieć ich tutaj najlepiej tak ze 50. No ale to też będę potrzebował właśnie energii, więc tak jak mówię, na pewno kolejny generator fuzji nuklearnej jeszcze wleci do bazy. Tu jest, kurde, ciepłownia, tu taka para leci po prostu, że ja czuję, że tutaj stojąc w tym miejscu generalnie to jest temperatura naprawdę niesamowita, nie? Nie wiem jak to do końca wygląda, ale na pewno jest tutaj ciepło. Dobra, będę w stanie tu postawić, tak jest, dobra, drzewo mi na szczęście nie przeszkadza. I jeszcze tak gdzieś tutaj coś, bo tutaj mamy taką nierówność troszeczkę. No to postawimy sobie bardziej może z tej strony. O, czemu by nie, proszę bardzo. Gdzie tylko mogę, stakuję po prostu te ogrzewacze so much, żeby po prostu mieć ich maksymalnie jak najwięcej. Dobra. No i mamy prawie 700 GTI, prawda, jednostek terraformacji, indeks terraformacji, tak już na takim poziomie. Może całkiem sympatycznie, całkiem fajnie. Dobra, i tak jak mówię, jeszcze będziemy mogli sobie zrobić ten generator fuzji nuklearnej. Mam 3 kwarce pulsarowe, jeden mogę odzyskać z ogniwa termojądrowego, nie pamiętam tych nazw wszystkich tak naprawdę, w dalszym ciągu jakby termojądrowego, no tak. Dobra, i jeszcze jeden przecież będziemy mogli sobie kwarc pulsarowy zrobić, bo mamy tutaj iryd, mamy tutaj uran, co też muszę sobie posegregować ładnie. Tych prętów uranowych też mamy sporo, więc dałoby radę nawet troszeczkę tych reaktorów jądrowych w ogóle zrobić. To też by było spoko. I jeszcze 8, proszę bardzo, tak jest. I tutaj jeszcze potrzebuję bodajże 4 super stopy. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra, to będzie kolejne. Tylko sobie najpierw jeszcze rozbierzmy tutaj. W sumie musimy rozbierać. A wiecie co? Zostawmy to sobie. Mamy jeszcze zeolitu. Mogę go użyć. Kurczę, to czemu by rozbierać to, co jest tutaj? Jakby... Why not? Mogę zostawić? To se zostawię na razie. Czemu nie? Dobra. Proszę bardzo. Boże, nie tutaj. Tu się robi kwarc pulsarowy. Dobra, zapomniałem. Proszę bardzo, mamy na kolejny. Zrobiłem 6, a potrzebuję 5. Nie, mam 5. Dobra, czekaj. Nieważne, nie istotne w ogóle. Ale kolejny generator fuzji nuklearnej będziemy mogli sobie postawić. To już będzie chyba 6, o ile się nie mylę. Tu mamy 3, tu mamy... Nie, tu 7 już będzie. Proszę bardzo. No to sobie go postawimy tutaj. Ładnie z tej strony. O, pyk! I więcej energii będzie dostępne. Także nie będę musiał się bać
jakimikolwiek tutaj maszynami, które będę dodawał do samej bazy. Zobaczmy, jak to teraz wygląda z energią. Proszę bardzo, 3900 dostępne, 7 generatorów fuzji nuklearnej mamy, spoko. Może z tymi panelami słonecznymi wreszcie się porządek zrobi, czemu by nie? Też by się przydało. Zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, wiecie, co macie robić. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał i czekajcie cierpliwie na Lewika, który będzie jutro, pojutrze. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie czasowo i jak to będzie po prostu pasowało. Natomiast, tak jak mówię, jeszcze na pewno tej seryjki nie kończymy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. W sumie w ogóle nie skończę, jeżeli chodzi o pojawienie się na moim kanale, bo to jest tylko kwestia ewentualnie zrobienia przerwy do momentu, aż wleci na przykład jakiś update i dojdą na przykład jakieś nowe rzeczy, sprzęty i tym podobne. Zobaczymy, co jeszcze twórcy nam tutaj zaprezentują w przyszłości. Ale i tak 25 bodajże licząc z live'em odcinków, to i tak dobry naprawdę wynik. Szczególnie, że dużo grałem jeszcze poza live'ami. Można powiedzieć, że godzinami grałem jeszcze poza live'ami, więc gdybym nagrywał wszystko i rozdzielał to na odcinki, wyszłoby tych odcinków pewnie z 30 parę na spokojnie. Więc stwierdzam, że jest to super, super, super wynik. Tym bardziej, że w dalszym ciągu mega aktywność pod odcinkami. A to się bardzo rzadko zdarza, jeżeli chodzi o tak długie serie. Za to jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie miłego dzionka i pa, pa. Łapka w górę i subek mile widziany.